Bez tajemnic. Podcast. Sezon drugi. Dymitr Błaszczyk. Zapraszam. Jakub. Sympatyk kultury japońskiej, minimalista, instruktor krawmagi Dzień dobry. Dzień dobry. Jakubie, ja wiem, no siłą rzeczy, musiałem się dowiedzieć, cóż to takiego jest krawmaga bo zostałeś gościem podcastu bez tajemnic. Prosiłbym Ciebie na sam początek, bo to nie jest sformułowanie z języka polskiego, dlatego nie wszyscy zrozumieli, czym się tak naprawdę zajmujesz. Cóż to takiego jest Krafmaga? Krafmaga, czyli z hebrajskiego walka w bliskim kontakcie albo walka w zwarciu, jest to system samoobrony i walki wręcz, który. No, obecnie w dość dużym trendzie funkcjonuje na rynku usług. Mówię, izraelski system samoobrony i walki wręcz. Okej. Okay. Jest to bardzo sprecyzowany termin. System samoobrony, czyli to nie jest jakby dział, gałąź sportu, którą możemy nazwać sztukami walki, czy możemy? W takiej systematyce ogólnej rozróżnia się trzy rzeczy: sporty walki, sztuki walki i systemy walki. To te ostatnie mogą też być nazwane systemy kombatowe. I Aha. te trzy podziały są takie najgłówniejsze: sport walki, sztuka walki i system walki. Dobra, no to pociągnijmy troszkę ten temat, bo to jest dosyć, dosyć ciekawe. Wiedza teoretyczna, ale, ale jednak wiedza. Co to znaczy sporty walki? Czyli na przykład co? Boks? W też. W zasadzie, jeżeli chcemy rozróżnić te trzy gałęzie, to można powiedzieć, że, czyli zaczęlibyśmy od genezy, czym się zajmują, do czego dążą te trzy gałęzie. Jeżeli pytasz o sport walki, no to tam głównym takim założeniem jest rywalizacja sportowa. Zdobywanie wyników, jakichś tytułów. To, jest, to gra pierwsze skrzypce w sportach walki. Tak, no to wymieniłeś, czyli Box, tak jest, za, jest mhm. tu głównie za jako sport walki. Dobrze. Sztuka walki, karate? Tak, też. Chociaż karate występuje również w tej wersji sportowej, gdzie jest rywalizacja, ale jeżeli byśmy mówili jako sztuka walki, no to tutaj sama nazwa sztuka, czyli coś takiego głębszego. W takich tradycyjnych chodzi o pewien taką gałąź samodoskonalenia się, przeżywania m, tego procesu samodoskonalenia. Mm -hmm. Też m, takie, ja się spotkałem z takim określeniem, że jest to takie wewnętrzne przeżycie na drodze samodoskonalenia się. Tutaj są takie, można powiedzieć, bardziej duchowe przeżycia, mm -hmm. wewnętrzne, gdzie ta rywalizacja w, w tej sztuce jest raczej odstawiona na bok. Nie jest to głównym założeniem sztuk walki. Okej, okay. a jakie jeszcze można zaliczyć do sztuk walki? Jakie jeszcze dyscypliny? Na przykład taekwondo, Aha. aikido to są takie najbardziej rozpoznawalne. Ok. No, i przechodzimy siłą rzeczy do, do trzeciej gałęzi, czyli systemy walki. Systemy walki. I co tutaj mamy? Kraftmaga. Mm, tak, tak. Może najpierw wyjaśnię te założenia. Aha. System zakłada takie praktyczne użycie narzędzi, jakie oferują y, właśnie te systemy. To są takie najbardziej. Skuteczne i efektywne techniki wzięte i ze sportu walki, i ze sztuk walki, które mają być wykorzystywane jako narzędzie albo przetrwania, albo walki. Tutaj takim najbardziej pierwotnym uczuciem było ich zastosowanie na przykład w sytuacji wojennej, obecnie też w tej takiej strukturze cywilnej do samoobrony. Tutaj nie ma ani takiej bardzo głębokiej filozofii duchowej, nie ma sportu, nie ma tej rywalizacji sportowej jest. Zadanie przeżycia, y, i do tego są wykorzystywane różne najbardziej efektywne narzędzia. Tutaj nie ma żadnych zasad ani reguł. Mm -hmm. Czy można powiedzieć, że to jest najbardziej brutalna gałąź? Y, w popkulturze y, przenikło takie, takie rozumienie, że jest to najbardziej brutalne. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że ponieważ nie ma żadnej y, klasyfikacji reguł, y, żadnych zasad, to mogą być stosowane. No, tutaj powiem techniki, które nie byłyby dopuszczone w sportach ze względu na ich niebezpieczeństwo, a w sztukach być może dlatego, że byłyby jakoś niehonorowe, ponieważ system nie ogranicza się do powiedzmy technik sportowo-bezpiecznych, tylko możemy zastosować takie ciosy jak w oczy, w krtań, w strefę kroku. Założenie jest takie, żeby się nie ograniczać, byle mhm. przeżyć. No tak, no, no cel, jest, cel jest prosty. Masz przeżyć, więc musisz zastosować wszystko to, co daje tobie ciało, jeżeli na przykład z, z tego tytułu uzyskujemy przewagę. No ale ten podział, który wymieniłeś, bardzo, bardzo ciekawy. Czy zatem, jeżeli hipotetycznie nauczyłbym się różnych technik w krawmadze... To mogę je wykorzystywać także, załóżmy, w innych y, dyscyplinach? Wiesz, mamy pewną wspólną pulę technik. No i każdy, albo może tak. Praktycznie nie znam jakiegoś systemu, który nie miałby ciosu prostego, czy prostego kopnięcia. To wykorzystujemy wszyscy. To założenie, które przedstawiłem na początku przedstawiania tych, tej systematyki, tego podziału, oczywiście, że dałoby się wykorzystać te narzędzia, te techniki konkretnie mówiąc. Yy, tylko, że w rywalizacji sportowej nie, na przykład, nie zostałoby dopuszczone takie bardzo charakterystyczne, na przykład dla krawmaga, Użycie narzędzi, na przykład cios w oczy byłby niedopuszczalny, mm -hmm. jest niebezpieczny i no, tworzy pewne nierówności. Cios w krtań, też jako narzędzie, nie jest dopuszczony w rywalizacji sportowej, bo tworzy zbyt duże zagrożenie. Więc Jasne. pewną pulę technik możesz wykorzystać, bo jest wspólna dla wszystkich. Ale no, części przyzwyczajeń od ruchów nie byłyby dopuszczone do wykorzystania, więc jest. Są wspólne cechy mhm. i jest gałąź ta wyspecjalizowana, osobna, której po prostu nie byłbyś w stanie użyć w rywalizacji na przykład sportowej. Okej, okay. ale w takim razie możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że krawmaga to jest system, wszystkie chwyty dozwolone? W bardzo dużym uproszczeniu tak. Okej, okay. no to patrząc po tym, że ktoś nas zaatakuje ktoś chce nam zrobić dużą krzywdę, jeżeli wszystkie chwyty dozwolone, no to to jest bardzo odpowiedni system, aby się jego nauczyć. No tak, z założenia system mówi, że ty masz przetrwać, a jak to osiągniesz, no to już twoja sprawa, byle nie narażać siebie na niebezpieczeństwo, albo swojej rodziny, a agresor powinien przestać stanowić zagrożenie. Także tak, idea jest dokładnie taka. Okej. Okay. Od jak długo... Interesujesz się krawmagą albo w ogóle sportami walki. Dlaczego akurat, patrząc po tym, co się dzisiaj ludziom podoba, no zdecydowanie popularniejsza jest rywalizacja sportowa? Dlaczego akurat wybrałeś Krafmagę. Akurat krawmaga. Natrafiłem na ten system lata temu. Został mi przedstawiony chyba przez mojego ojca. A ja w swoim życiu szukałem czegoś, co nauczyłoby mnie Praktyki bezpieczeństwa, bo miałem od zawsze takie zainteresowanie sztukami, sportami walk, ale tak kiedy je uprawiałem, na przykład też chodziłem jako młodszy chłopak na boks, na kickboxing, bardzo mi się to podobało, choć tak podskórnie czułem, że to jeszcze nie jest to, że chciałbym coś takiego, co przedstawia mi realne życie z ulicy sytuacje uliczne, który, które albo zasłyszałem, albo byłem świadkiem i czułem, że mimo, że sport jakoś to zahacza, to to nie jest jeszcze to. I natrafiłem na krawmaga jako takie pojęcie, sprawdziłem, co to takiego jest i stwierdziłem, że chciałbym spróbować tego konkretnie. Mhm. No i kiedy tego spróbowałem, no to w tym zostałem aż do tego momentu, aż stało się to moją i pasją, i profesją. Czy Patrząc po tym, jak zacząłeś się tym interesować i do jakiego stopnia doszedłeś, tak to sobie wyobrażałeś? Czy łatwiej, czy trudniej? Na początku była to moja pasja, coś, co po prostu było moim hobby, więc moje wyobrażenia w zasadzie nie miałem wyobrażeń, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Można powiedzieć, że płynąłem z nurtem. To, na jakich nauczycieli trafiłem, było dla mnie bardzo ważne, bo z perspektywy czasu widzę, że trafiłem na bardzo mądrych ludzi. Którzy mi wyjaśnili wiele kwestii yy, i nawet po tylu latach z, yy, doświadczenia z różnymi osobami z różnych dziedzin, widzę, że ty, ja trafiłem akurat na bardzo mądrych ludzi, yy, którzy mnie odpowiednio pokierowali i jestem im do tego momentu za to bardzo wdzięczny. Mhm. Yy. Nie miałem jakiegoś wyobrażenia, jak to będzie później, za kilka lat. Można powiedzieć, że płynąłem z prądem i. Nie miałem żadnego takiego momentu, że się zastopuję, albo stwierdzam, że jest za ciężko, albo że jest za łatwo. Zawsze tak ta wiedza, którą pozyskiwałem, była mi przedstawiana w taki sposób, że za każdym treningiem tylko byłem jeszcze bardziej zakochany w tym, co robię. Czy jest to trudne? Aby to przyswoić, pojąć. Na przykład, jak ja. No, ze sportem dużo mam wspólnego, bo dwa, trzy razy w tygodniu uprawiam grę w tenisa, co mnie niesamowicie cieszy. Ze sportami walki nie mam w styczności żadnej. Gdybym chciał rozpocząć swoją przygodę z Krawmagą, jak długo musiałbym ćwiczyć, trenować, uczyć się, żeby stać się, no, chociażby średnio zaawansowanym? Hmm. Jestem chciał... średnio pojęty. Jestem średnio pojęty, <laughs> tak. E, mam, e, myślę, że chciałbym dopytać, czy jak długo miałbyś trenować, żeby miałbyś jakieś szanse na przetrwania na ulicy? Czy dobrze o, rozumiem to pytanie? Dokładnie rozumiesz to pytanie. E, ja bardzo chciałbym odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Niestety nie da się, ponieważ moja najbardziej uczciwa odpowiedź brzmi, to zależy. <laughs> od systematyki, od tego, jakim jesteś człowiekiem, mm -hmm. bo ludzie różnie przyswajają materiał. E, raz, że ze względu na, Zdolności motoryczne mogą być sportowcami aktywnymi, ale ta konkretna gałąź motoryki może być zablokowana, albo przez kwestie psychologiczne, bo to też jest kwestia, którą system porusza. <słuch> Bardzo ładnie to w ogóle brzmi. Operujesz takim słownictwem, które super nam tłumaczy to, w jaki sposób Kraft Maga wygląda, ale. Czy to trochę nie jest tak, że tym ładnym słownictwem, czy w ogóle takimi, takim operowaniem, czymś, czymś takim, zakrywamy tę brutalność, która jest w tej technice? Nie mam tego na celu. Jeżeli mówimy o tej brutalności, z której no, krawmaga, powiedzmy, słynie, wynika ona z tego, że zakładamy w systemie, że jesteśmy w gorszej pozycji y, niż agresor. To znaczy, że. Agresor będzie silniejszy od nas, być może w jakiś sposób lepiej wyszkolony. Więc my, korzystając z takich przewag, tych brutalnych technik, typu cios w oczy, w strefę kroku, być może uderzenie w krań, musimy jakoś wyrównać ten dysbalans, który jest pomiędzy nami. My powtarzamy w systemie, że musimy zakładać, że agresorów będzie przynajmniej dwóch, i przynajmniej jeden z nich ma niebezpieczne narzędzie. Bardzo często też się mówi, dwocem tego, co powiedziałeś przed chwilą, że dwóch lub więcej. Bardzo często się mówi, że nawet jakbyś był bardzo dobrym technikiem, potrafił operować różnymi sztukami walki, sportami lub systemami, to jeżeli będzie dwóch, choćby trochę wyszkolonych, to jedna osoba nie da sobie rady z wieloma. Ja nie mówię o tych takich, wiesz, ludziach, którzy gadają, że oni tam pobili ośmiu, a je był sam, jeszcze oni byli też wyszkoleni, bo w takie bajki raczej średnio wierzę. Ale. Gdybyś miał powiedzieć jako profesjonalista, jakie szanse ma osoba w pojedynkę z dwoma napastnikami? Szanse ogólnie istnieją, bo znam przykłady z autopsji, gdzie zaatakowana osoba była jedna przeciwko dwóm, przeciwko trzem. Mhm. Udało jej się wyjść z tej sytuacji. Tylko że najczęściej to nie wyglądało tak, że stała y, naprzeciwko nich i y, walczyła po, z jednym po kolei, tylko Grupa wykorzystywała przewagę, żeby okrążać tę osobę. I najczęściej wygląda to tak, że osoba wywalczyła sobie tylko możliwość oddalenia się ucieczki. To jest myśl przewodnia. My nie mamy wygrać starcia. My mamy je przeżyć. I nie ma tu umowy o szlachetnych pojedynkach. Jest możliwe wyjście z takiej sytuacji. Ono jest trudne, nawet bardzo. No właśnie, ale tak możliwe. Mówią. Tak. Ono jest trudne. Nie będę ukrywał, że nie ale jest możliwe, żeby wyjść z tej sytuacji. I o to w tym chodzi. Po prostu, żeby przetrwać. To jest myśl tak. przewodnia cały czas. Tak, przetrwaj. Nie, nie, nikt ci nie da medali za to, że pokonasz siedmiu, mhm. ośmiu. Krótka droga wiedzie do tego, żebyś, powiedzmy, poległ, jeżeli mogę tak to wyrazić. Jasne. Jaki byłby twój pierwszy cios, tak teoretycznie oczywiście, gdy ktoś by ciebie zaatakował, ale wiesz o tym, że jest silniejszy, sprytniejszy, po prostu lepszy. Zakładasz, bo na razie nie wiesz, co, co on pokaże, ale widząc po sylwetce, po tym wszystkim, no to sądzisz, że może trochę więcej potrafić. Hipotetycznie nie mów o sobie, bo pewnie ty jesteś człowiekiem mocno wyszkolonym, ale taki początkujący. Jaki powinien wykonać pierwszy cios-atak? Y Znowu chciałbym Ci odpowiedzieć bardzo konkretnie, i niestety muszę powiedzieć, to zależy, ale postaram się to opisać tak. W jak naj... Taki, który w jak najkrótszym czasie przyniesie jak największe obrażenia, aby stworzyć mi możliwość, żeby wyjść z tej sytuacji, żeby się wycofać. Im, mhm. im dłużej przebywam w takiej niebezpiecznej sytuacji, tym rośnie prawdopodobieństwo, że nie wyjdę z tego bez szwanku. Okej, okay, czyli co? Na przykład uderzyć właśnie w okolice oczu i uciekać? Na przykład. Jeżeli to wystarczy, jak najbardziej. Krtani, cios w strefę kroku. Być może wystarczy nawet zwykły liść. Okej. Okay. Nie, bo myślałem, że po prostu tu jest jakaś taka technika dla... Takich początkujących osób, która uczy o tym, co należy wykonać w danym momencie, kiedy wiemy, że on jest lepszy. I to jest taki jeden określony cios, ale nie ma czegoś takiego. Nikt się nie poda złotej kombinacji, złotego klucza na każdą sytuację. My, być może byśmy chcieli. Gdyby istniała taka kombinacja, to byśmy wszyscy mhm. ją stosowali. Nie ma takiej. Albo przynajmniej ja takiej nie znam. Okej, okay. to od czego w takim razie y, zaczynają się zajęcia kraft magii? Przychodzę na pierwszy trening. Zwykle dostajesz narzędzia, które są najprostsze, albo najbardziej takie ogólne, uniwersalne, które możemy odnieść do wielu sytuacji. Ja na przykład dość często zaczynam prostych sytuacji, które możemy jakoś rozwinąć do bardziej agresywnych, ażeby narzędzie było jedno. Taką dość częstą sytuacją u mnie na zajęciach, albo z opowieści moich studentów z treningów, czy grupowych, czy indywidualnych, to jest, że ktoś ich po prostu złapał za kurtkę i tam groził pięścią, że ich pobije. No więc powiedzmy próba chwytu za ubranie, takie dość dość taki popularny problem. Mhm. I to samo można odnieść na przykład, kiedy ktoś chce się po prostu uderzyć prosto pięścią w twarz. Rozwiązania są praktycznie tożsame, tylko skala zagrożenia się trochę zmienia. System operuje takimi narzędziami, żeby nie trzeba było dużo zmieniać, żeby ogarnąć, że tak wyrażę, dużą, dużą pulę zagrożeń. Że... Na, wypowiadasz słowo narzędzia. Rozumiem, narzędzia to są czynności, to nie są przedmioty. Techniki. Techniki. Okay. O, okay. O, o tym, o tym mianowicie. Techniki. Techniki. Tak. Dobrze. Yy, no i tak mija tydzień, drugi tydzień. Jakie są kolejne kwestie, które wprowadzasz? Yy, powiem z mojego doświadczenia, bo wielu instruktorów będzie pracować yy. na jakimś przez siebie wypracowanym materiale. Oczywiście. Staramy się, bu staram się budować tak treningi, żeby widać było, że jedno wynika z drugiego. Że jedna technika może ewoluować w kombinacji, i staram się przekazać taką, takie uniwersalne zasady, którymi człowiek się powinien kierować, żeby Mówię, ogarnąć jak największą ilość y, zagrożeń. Więc zwykle, jeżeli mówimy o takim kilkutygodniowym okresie, to zwykle jedna technika będzie bardzo podobna do drugiej, aż po pewnym okresie student sam zauważy, że okej, okay, tak niewiele się zmieniało, a już mm, znam, poznałem kilka typów narzędzi i zasady, jakimi się powinienem kierować, żeby y, w miarę wychodzić wcześniej z zagrożenia. Na mhm. początkowych sesjach treningów takich grupowych, samoobrony, bo najprawdopodobniej to mamy teraz na myśli, kiedy mhm. rozmawiamy o treningach, uczysz się jak najwcześniej wychodzić z tej sytuacji jak najmniejszym kosztem, więc najprawdopodobniej na początek sytuacje nie będą bardzo skomplikowane. Bo w okay. miarę doświadczenia instruktor może coraz bardziej komplikować problemy. Mhm. Czy słowo student? W tym wypadku oznacza osobę, która studiuje, czy to jest po prostu tak, uczeń? Tak, mówimy o swoich uczniach, osobach, które do nas przychodzą. Tak, okay. Się, okay. tak się przyjęło mówić. Okej, okay. Okay. bo to też chciałem usystematyzować, żeby wiedzieć. Tak. Studenci to są osoby, które u mnie trenują. Dobra, wszystko, wszystko, tak. wszystko wiem. Czy dzisiaj, patrząc po tym, ile się słyszy o napadniętych osobach, czy Rekomendowałbyś, aby to było wprowadzone do na przykład zajęć wychowania fizycznego, systemy samoobrony, to jest wiedza, która jest pożyteczna. Na ile byłoby to realne wprowadzenie tego, tego nie wiem. Niemniej podejmować takie decyzje. Ja, z, ja się staram szerzyć taką wiedzę na temat, jak zapewniać sobie bezpieczeństwo. Nie wszystkim to musi się podobać. Chodzi o samą taką ideę. Powiedzmy, stosowania siły na siłę. Nie mm -hmm. wszyscy mają do tego predyspozycje psycho, jakieś psychologiczne nawet. Więc prawdopodobnie nie wszystkim by się to podobało. Ja staram się zaszczepić w ludziach taką myśl, że dobrze jest znać niektóre kwestie raczej zapobiegać niż leczyć. Bo no nie, Oczywiście. Bo niekiedy przychodzą do mnie osoby nawet dość często, że jest już za późno i przychodzą po fakcie. No bo właśnie o to mi chodzi, że jeżeli. Nie masz niczego złego na myśli i nie chcesz za pomocą technik, które nabyłeś, wyrządzić komuś krzywdę i ty jesteś agresorem, osobą atakującą, a obronisz się, a wiesz jak się obronić, no to to jest coś fenomenalnego. Takie rzeczy powinny być, no choćby, nie wiem, kilka razy na WF-ie, bo to daje tobie poczucie bezpieczeństwa, więc to jest super. To, o czym mówisz, czyli to poczucie bezpieczeństwa. W. Systematyce, nauko bezpieczeństwie jest coś takiego, na przykład tak, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Odnos odnoszę się do tego, co znam z autopsji. Albo do jakichś takich obrazów, które na przykład szaleją gdzieś po internecie, że kobieta pójdzie sobie na taki kilkugodzinny kurs samoobrony i nabywa jakieś takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa, że teraz ona tam wie, jak się obronić. No, tak nie jest. Pozna osoby, które przychodzą na przykład na taki kilkugodzinny kurs. W ramach tam jakichś zajęć, być może jakiejś akcji, którą organizuje miasto, bo takie też się zdarzają, zostaje uświadomiona co do pewnych problemów. Nie będzie potrafiła ich rozwiązać pod wpływem stresu. Ale samo pokazanie, że, możli że istnieje taki problem i że on jest poważny, to już jest jakiś krok naprzód, żeby być może zająć się tym w jakiś sposób. Ale samo uświadomienie sobie jest już pewnym krokiem naprzód, żeby dało się obronić faktycznie, żeby ten procent sukcesu, wzrusu, bo ja nie daję pewności na wygranie konfliktu, ja podwyższam twoje szanse. Nie, nie dam ci nigdy 100% pewności, nawet ja sam nie mam. Ja mam pewien procent zwiększony szans, że uda mi się jakoś wyjść z sytuacji konfliktowej. Ale żeby go zwiększać, trzeba trenować. Nie wystarczy raz, dwa, mam nawet kilka godzin kursu, żeby to zrobić. Do wszystkiego, praktyka i praktyka. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem w tobie. Nie wiem, czy to jest efekt treningu, czy twój charakter, czy w ogóle twoja cała persona, ale jesteś osobą, która jest raczej, bym powiedział, pewna siebie. Czy pewność siebie wynika z tego, że trenujesz daną. Technikę dany system, to też uczy właśnie tej takiej pewności, i jesteś też osobą, która bardzo mm, tak docelowo się wypowiada. To jest efekt też jakiegoś tam poukładania w tym systemie, czy jesteś taką osobą? W moim przypadku to zawdzięczam swoim nauczycielom i systemowi. Lata temu, kiedy zaczynałem trenować, taki nie byłem. Dzięki moim nauczycielom. Te cechę w sobie wyrobiłem. Mhm. Nie każdy będzie tak miał. Są osoby pewne siebie, które przychodzą na trening już z natury są pewne siebie. Potrzebują jakiegoś pokierowania, powiedziałbym, technicznego. Mm, więc ja, sobie, ja przyznam, że w sobie to wyrobiłem dzięki systemowi. Być może po prostu sport też to powoduje. Mhm. Ale w moim, yy, moim odczuciu ja dzięki temu, że trenuję, stałem się taką nie inną osobą, ale też sama koncepcja naszego systemu. Przynajmniej u nas w, w naszej szkole, jest taka, że zawiera w sobie część treningu mentalnego, to co odpowiada za nasz stan psychologiczny albo przed, po, lub w trakcie jakiegoś konfliktu, ale też również na co dzień. Dzięki temu to nie ma tylko zastosowania w takiej groźnej sytuacji konfliktu ulicznego, ale też na co dzień, a nawet niekiedy firmy albo pewne. Grupy osób kierujących zamawiają takie sesje treningowe, żeby poznać narzędzia, którymi również my się posługujemy mhm. w takim mm, zarządzaniu stresem lub Rozumiem. budowaniu mm, takiego skupienia albo spokoju. Bo... No właśnie. I to wszystko, co mówisz, no niesamowicie jest zbliżone do Twojej osoby. To, co też powiedziałem na samym początku, zapowiadając Ciebie, czyli że jesteś minimalistą. Ja mam w ogóle głębokie wrażenie, że po tych kilkunastu minutach, jak ciebie słucham, że twoje życie to jest po prostu biało-czarne. Nie ma nic po środku. Nawet twoje wypowiedzi są tak budowane, że jesteś taki, że jakbym tobie powiedział, Jakub, zdanie w 10 słów, ty powiesz w dziesięć słów. Tak jakbyś był bardzo mocno zżyty z tymi wszystkimi działaniami, które są w tym systemie. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale tak gdzieś sobie ciebie wyobrażam. Wiesz... Y Życie nie jest czarno-białe, niestety. Są też odcienie szarości. Mhm. E, może staram się wypowiadać rzeczowo, celowo i krótko, żebyśmy mogli sobie odbyć tę miłą dyskusję, mhm. e, ale trzeba się też nauczyć, że życie nie jest czarno-białe i niekiedy sytuacje, przynajmniej w kontekście, tak jak e, pracuję nad tym z studentami, też nie ma jednej, klarownej, czystej odpowiedzi, że będzie tak i koniec. Niestety, czasami e, Mówię tak do studentów, że teraz dam wam najgorszą możliwą rzecz, jaką jestem w stanie zrobić. Dam wam wybór. Mhm. Jeżeli daję im jedną opcję, to oni nie mają problemu. Jeżeli powiem wam słuchajcie, sytuacja jest złożona, możecie zrobić to albo to i podejmujecie decyzję. Mhm. No to, y, to jest to, czego u mnie nie lubią, że dałem im możliwość wyboru. Okay. I trzeba podjąć decyzję, która nie, nie zawsze jest łatwa. Tak, y, ale to też jest pokrzepiające w pewien sposób. To znaczy, że. Człowiek po pewnym czasie rozumie, że nie ma tylko jednej właściwej drogi. Jest kilka sposobów na osiągnięcie celu, który wybierzesz albo jest determinowany przez jakieś okoliczności, albo przez Twój wybór mhm. lub możliwości, jakie masz, bo nie zawsze masz wszystkie. Wspomniałeś jakiś czas temu um, o kobiecie, która pójdzie na Kilkugodzinny kurs i to nic nie da. I właśnie chciałbym teraz przez chwilę o tym porozmawiać. Dużo Twoich osób, które się do Ciebie zgłaszają, jest przedstawicielkami płci żeńskiej? Może tak. Najpierw sprostuję to, co powiedziałeś. Nie, że kurs nic nie da. Podniesie świadomość. A to Aha. jest już krok naprzód. To, żebyśmy no to byli na czysto. Jaka część kursantów to kobiety? Mhm. Dość dużo. Generalnie w ciągu lat, jakie jaki jest, ta liczebność kobiet się zwiększyła. I naprawdę nie ma problemu z osiągnięciem niegdy na zajęciach frekwencji 50 na 50, czasami nawet zajęcia nie kierowane stricte do kobiet potrafią mieć w proporcji 40% mężczyzn a 60 kobiet. Więc hmm. nie jest to tak, że jest to taka. Męska działka? Nie, zwiększa się zainteresowanie pań, jeżeli chodzi o te kwestie, i też potrafią robić naprawdę dobrą robotę. A to z czego, Twoim zdaniem, wynika? Z popularyzacji sportu walki czy z napierającego niebezpieczeństwa na ulicach Polski? Myślę, że nie ma jednego powodu takiego zjawiska. Powody mogą być różne. Może po prostu pojawiły się wachlarz możliwości w wyborze tego, co robią w wolnym czasie, a też być może świadomość społeczna jest taka, że nie jest to aktywność skierowana tylko i wyłącznie dla mężczyzn, ale myślę, że też akcje promocyjne, które właśnie zajmują się rozpowszechnianiem takiego bezpieczeństwa dla kobiet i przynajmniej zbudowaniem właśnie tej świadomości, o której wspomniałem wcześniej. Myślę, że to też może być zasługą, że zainteresowanie ze strony pani jest większe niż lata temu. Mhm. A mocno zauważasz zwyżki osób na treningach teraz, a kilka lat temu? To ewoluuje non-stop, czy trochę się zatrzymało? W tym mm, środowisku, w którym my się poruszamy, nie jesteśmy niekiedy traktowani na równi ze sportami i sztukami walki. I jak w biznesie niekiedy są pewne trendy. Odchodzą, przychodzą. W świecie tych sportów walki również jest takie tendencja spadkowa, na przykład zainteresowanie sportami stójkowymi, boksem albo kickboxingiem, spadek na rzecz na przykład grapplingu. Niekiedy, lata temu było popularne MMA, później brazylijskie jiu -jitsu. Teraz jest taka obserwacja, że trochę boks wchodzi do łask. Więc ta rotacja ludzi jest dość duża. Mm -hmm. Mówi się takim półżartem, że dla takich osób, które przychodzą hobbystycznie albo nie są po prostu zdecydowane, chcą czegoś spróbować, taka przeżywalność studenta mm -hmm. wynosi mniej więcej jeden rok. Taki żart środowiskowy: jeżeli ludzie chcą czegoś spróbować, ale czują, że to jeszcze nie jest to, to jest mniej więcej rok. Jak ci zostanie dłużej niż rok, albo przynajmniej tak w takim żarcie środowiska, się mówi, że przeżywalność studenta to jest jeden rok, ale chodzi o jego zainteresowanie, a nie taką biologię. Logiczną przeżywalność. Mm -hmm. Proszę się nie bać. A czy to też tak jest, bo zazwyczaj, jak rozpoczyna się rok kalendarzowy, to widzimy masę osób na siłowniach. Czy w Twoim zawodzie też to jest zauważalne, że z początkiem roku masz napływ nowych kandydatów, którzy z każdym kolejnym miesiącem się wykruszają? Y to jest zwykle tak, że poszczególne szkoły mają swoje, na przykład, sezony otwarte. Na przykład szkoła ma sezon na początku roku kalendarzowego, tak jak wspomniałeś, czyli to może być styczeń. Mhm. Akurat u nas jest taki początek sezonu traktowany jako wrzesień, po wakacjach. No i faktycznie, powiedzmy, przez te dwa, trzy miesiące jest takie uderzenie tych studentów, którzy tam sprawdzają, czy im to odpowiada, czy nie. Jest moment w roku, kiedy jest krucho z frekwencją, i później się to wyrównuje na jakimś tam etapie. To jeżeli mówimy o zajęciach grupowych, bo indywidualne to jest trochę inna sprawa. Mm -hmm. Okej. Okay. No to wracając, bo troszkę odbiliśmy na takie bardziej miękkie tematy, znowu będziemy się poruszali na temat magii. Twoim zdaniem łatwiej jest zagrozić komuś za pomocą kończyn górnych czy dolnych? Co jest silniejsze, co jest łatwiej do, do zrobienia. Znaczy, ręce są instynktowniejsze do użycia, a noga jest cięższa. Mhm. A jeżeli chodzi ci o to od strony obrońcy. Od obrońcy, tak, tak. Tylko w tej perspektywie się poruszamy. To to, w czym czujesz się mocniejszy. Też z perspektywy takiej samoobrony, budowanie dystansu jest dość czynnikiem kluczowym, także noga jest dłuższa od ręki. Okay. Jeżeli mogę kogoś mieć na odległość kopa, to go tak utrzymam. Jeżeli na odległość kija, to go tak utrzymam. Aha. Dobra, no to, 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 to zrozumiałem. Czyli dla laika takiego jak ja, lepiej, gdybym na początku wyszkolił nogi niż ręce? Czy to już jest trochę za daleko puszczona teza? Za daleko puszczona teza. Niestety, no, żeby odpowiedzieć klarownie. W zależności w jakiej sytuacji zagrożenia byś się znalazł. Ja nie faworyzowałbym czegoś, zwłaszcza na początek, kiedy pozwolę sobie założyć, nie masz żadnych umiejętności. Mhm. Dam ci to, co będzie działać najlepiej. Zwykle na początek albo częściej spotykane u nas jest zagrożenie na górną połowę ciała, twarz i głowa, więc zasłanianie się rękoma jest dość instynktowne. Prawdopodobnie byś z tego korzystał, ale to już naprawdę schodzimy na bardzo techniczny mhm. aspekt. No to tak bym się wypowiedział okay. w tej kwestii. Czy na samym początku szkolisz y, swoich studentów, y, jak ty to mówisz, z technik obronnych, czyli zasłaniania twarzy uników, czy z wyprowadzania ciosów? To i to. A, to i to. Tak. Zwykle agresor niezniechęcony żadnym działaniem nie odpuści. Trzeba go zniechęcić. Mhm. Cios zwykle jest dość skutecznym narzędziem. I, okay. Ale nie tylko. No, no, jasne, jasne. I co i w głównej mierze atakujemy głowa? To jest nasz główny cel? Atakujemy części wrażliwe tam, gdzie się da. Jeżeli agresor zasłoni mi głowę, to kopnięcie w kolono też jest całkiem niezłym rozwiązaniem, bo jeszcze nigdy nie widziałem kogoś, kto sprintuje z połamanymi kolonami. <grym> <grym> Czyli wszystko odnosimy do sytuacji, w której się, się znajdziemy, ale nie masz tak statystycznie, czego najpierw, bo to jest najbardziej spotykane. Hmm. Najbardziej spotykany, to zależy pewnie, kogo bym się zapytał, ale pytasz, jakie zagrożenia są najbardziej części... popularne? O, dokładnie. Takie najbardziej popularne z tego, co e, zauważyłem, jeżeli chodzi o taką sytuację uliczną, to jest coś, co ja nazywam, żeby studenci zapamiętali sobie najlepiej cep na głowę. Taki mm -hmm. bliżej nieokreślony po prostu cios. Nawet nie z liścia ani nie z ciosu sierpowego, tylko taka kula wyburzająca. Taki weselniak? No, dokładnie. Weselniak to też jest nazwa, którą się posługuje na zajęciach. Mm -hmm. Przedstawiam im to, to do nich przemawia, bo jeżeli nie byli świadkami, ani ofiarami, czego każdemu życzę, to faktycznie jest takie dość popularny obraz takiego, takiego zagrożenia. No więc pokazujemy zwykle na tych pierwszych zajęciach takie najbardziej uniwersalne techniki, które. Dużo ogarniają problemów. Mhm. E, zasłanianie się jest instynktowne, tylko że na dłuższą metę niezbyt no tak. m, nie, niezbyt y, waloryzujące moje działanie. Nie da się zasłaniać w nieskończoność. No, oczywiście, no to tym bardziej. Trzeba że, działać. Oczywiście, coraz bardziej będziesz i odczuwał i ból, i zmęczenie, i, i, i w tak. ogóle. Aha, czyli na początku. System uchodzi za dość ofensywny, mhm. e, taki wyprowadzony na, na jednak działanie naprzód. Głównie dlatego, że chcemy wyjść z tej sytuacji, zwykle cofanie się nie pomaga. Mówię zwykle, bo są wyjątki, ale mm. nie chcemy, żeby ktoś nas wepchnął do bramy albo na ścianę, i żebyśmy się jeszcze dodatkowo czymś martwili, czy w bramie nie ma kolegów, albo czy jak nas szybsze do ściany, to nas za chwilę jeszcze nie dobije. O coś. No dobrze, ale gdybyśmy rozszerzyli to wszystko i załóżmy, że sytuacja, która by nas spotkała, no to już. Tak mi się wydaje, że jest bardzo niebezpieczna, czyli że napastnik jest wyposażony w nóż. To co wtedy? Ech, pierwsza taka myśl, żeby się zasłaniać i ewakuować najszybciej, jak to tylko możliwe. Może przedstawię takie, powiedzmy, zasady systemu, chociaż zasady to trochę e, taka nazwa na systemie, który nie ma zasad, ale powiedzmy, reguły, którymi się człowiek może kierować. One uchodzą za takie cztery bazowe. Wskazówki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o system. Po pierwsze, unikaj miejsc niebezpiecznych. Mhm. Proste. Po drugie, jeżeli jesteś w miejscu niebezpiecznym, to wyjdź, oddal się. Trzy, jeżeli jesteś w miejscu niebezpiecznym i nie możesz się oddalić, to używaj wszystkich narzędzi naokoło, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Mhm. Cztery, jeżeli Jesteś w sytuacji niebezpiecznej w miejscu niebezpiecznym nie możesz się oddalić. A wokół nie ma nic, czego mógłbyś użyć do obrony, to używaj wszelkich dostępnych ci narzędzi i środków, żeby wyjść cało z sytuacji tak najbardziej ogólnie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, czyli zagrożenie z nożem, oczywiście, jeżeli byłaby możliwość oddalenia, no to jak najbardziej. Ale załóżmy, że nie ma. Mhm. Czyli no, jeden z najgorszych scenariuszy. Jeżeli jest możliwość chwycić coś, co zapewniałoby nam dystans, kij, pałka, nawet torba, jest to jakiś środek, który może nam zapewnić jakąś osłonę do momentu, do stworzenia sobie sytuacji, gdzie mm, moglibyśmy się oddalić. Mhm. Jeżeli by to nie było możliwe, no to wchodzimy w jeden z tych najgorszych scenariuszy, czyli używanie tych technik w oparciu o własne ciało i umiejętności, żeby wywalczyć sobie tą możliwość ewakuacji że trzeba zaznaczyć, że sytuacja z nożem jest to sytuacja skrajnie niebezpieczna, a najgorsze jest to, że ona jest dość łatwa do stworzenia. No nóż, nóż nie jest narzędziem niedostępnym w naszym kraju. Nie ma żadnego problemu, żeby pierwsza lepsza osoba ci go chwyciła i nim zagroziła. Więc, no, mimo że najprostsze z możliwych narzędzi, to jedno z najbardziej stwarzających problemy. No to jest. No w moim życiu nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła i mam nadzieję, że się nigdy nie zdarzy, ale jak już ktoś grozi tobie no, nożem, no to, to właśnie co tutaj robić? No to tak jak powiedziałeś, no, uciekać, a jeżeli nie, no to chyba zostaje nam właśnie coś w okolice głowy. No te oczy, no chyba to są takie... No wiesz, napytasz takie proceduralne rozwiązanie sprawy. No to mamy, nie mogę to nazwać, że mamy dwa problemy, bo mamy narzędzie agresji i źródło agresji jako agresora musimy się zająć obiema. To narzędzie agresji, czyli ten nóż, to jest, jedno, to jest jedna część, a drugie y, źródło agresji, czyli ten agresor. I trzeba się zaopiekować obiema, mhm. ty, obiema tymi źródłami zagrożeń, znaczy no, obiema tymi zagrożeniami, czyli zabezpieczać, żeby w miarę nie pozostawać w zasięgu noża albo nie dopuszczać go do siebie, ale też spróbować jakoś wpłynąć Fizycznie na źródło agresji, czy na agresora, żeby nie był w stanie kontynuować. Mhm. Oczywiście są różne techniki, w zależności od sytuacji, więc to, co tu rozmawiamy, jest czysto hipotetyczną sytuacją, dlatego no, mogę ci tylko powiedzieć to, co, czym kieruje się system. No jasne, jasne. Ale jeżeli chodzi o sytuację noża, to myślę, że wszyscy rozsądni instruktorzy powiedzą ci, że jak najdłużej unikać tej sytuacji, jeżeli nie trzeba by wykorzystywać swojego ciała do tego, żeby się bronić, to zasłaniać się czymkolwiek. Krzesło. Jakoś niedawno krążyło po internecie nagranie, że był nożownik i gościu obrońca chwycił krzesło, żeby tylko się zasłonić. I to było akurat mądre działanie. To, to tego nie widziałem. Kiedyś widziałem na jakimś filmiku, to było dobrych kilka lat temu, że... Facet właśnie groził innemu nożem, a ten miał bluzę i zdjął bluzę i tą bluzą go gdzieś tam. Jest, jest to tam jakaś metoda, no w zależności tam, co akurat mamy, jeżeli akurat tego filmu akurat chyba nie widziałem albo nie pamiętam we, mm. we wszystkim co oglądam. Jakaś metoda to jest. Być też jakby to wykorzystał, ale no, był instynkt robienia czegoś z przedmiotami tak, naukowymi. Tak, 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 tak. Jest to zachowanie, które świadczy o tym, że no, pomyślał, że dobra, czymś się zasłonić, nawet jeżeli to by była mhm. bluza. Skórzane kurtki jakoś wytrzymują to dość, dość nieźle. Mhm. Czasami ludzie mają kurtki, ale motocyklowe z bardzo mocnego materiału. To też widziałem jakieś jedno nagranie z kamery, gdzie facet, facet wykorzystał coś takiego. Że miał coś ala tarcze. Mhm. No to, to też instynkt, żeby jednak zasłaniać się czymś, a nie własnym ciałem, bo jednak przedmioty zwykle wytrzymują więcej. Mhm. Jakie opowieści dochodzą do ciebie, kiedy przychodzą nowi kandydaci, nowe osoby? <grym> Czy to są ludzie, którzy przyszli do ciebie przed. Zagrożeniem? Czy są to osoby, które jednak już są po i nauczeni tymi faktami, postanowili coś zmienić? Ja bym wyróżnił takie trzy grupy ludzi, które, którzy w ogóle przychodzą na treningi, czy to grupowe, czy indywidualne, to, to nie ma znaczenia. Pierwszą taką, powiedzmy, najlżejszą grupą to są ludzie, którzy postanowili mieć jakieś hobby. I rekreacyjnie to porobić. Zainteresowali się tym tematem, wybrali to, nie mieli tu żadnych przesłanek, jakichś y, dramatycznych historii, po prostu robią to rekreacyjnie. Druga grupa to są ludzie, którzy albo zainteresowali się tematem bezpieczeństwa, po prostu stwierdzili, że no, może wypadałoby coś zrobić w tym kierunku, albo właśnie te osoby, które mówisz, czyli o, no, ofiary albo ludzie, którzy już doświadczyli przemocy w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, w jakimś aspekcie swojego życia, no i przychodzą po fakcie. A trzecia grupa to są profesjonaliści, bym to nazwał, albo osoby, które się zawodowo zajmują bezpieczeństwem. Tu mam na myśli takich ludzi jak na przykład ochroniarze, czasami policjanci, lub inni funkcjonariusze jakiejś formacji umundurowanych. Ludzie po prostu fachem związani z, z taką tematyką mhm. bezpieczeństwa, ochrony osób albo bezpieczeństwa takiego fizycznego. No to bym podzielił takie trzy grupy. Okej. Okay. A najczęstszymi? Na grupowych zajęciach. To są zwykle pasjonaci albo hobbyści, przemieszani z osobami, które miały jakieś tam doświadczenie z jakąś formą przemocy. Na szczęście, powiedzmy, na całe szczęście, tych ludzi zainteresowanych tematem, bez bardzo dramatycznych przejść, no jest duża część. No i ludzie po przejściach. Jeżeli chodzi o takich, powiedzmy, ludzi po mocno dramatycznych przejściach, bardzo mocnych yy, i profesjonalistów, to, to są treningi indywidualne, ale też pasjonaci też się zdarzają na takich. Mhm. A czy byłbyś na tyle skłonny, aby opowiedzieć nam jakąś historię osoby, która została dotknięta właśnie taką przemocą w miejscu publicznym? No, oczywiście, niejednokrotnie. Nie jedna taka historia. Miałem klienta kiedyś, który. zadzwonił do mnie przyszedł na trening, bo miał dwa razy sytuację w życiu noża na gardle. Na gardle tak, dwa razy. Skrojony z pieniędzy, z dużych sum. Nie wiem, dlaczego przyszedł dopiero po drugim razie mhm. nie zapytałem się go o to, ale no dwa razy w życiu miał taką sytuację. Pomyśl sobie, jaka jest sytuacja na to przynajmniej raz, a on miał dwa razy. Ale to, to, to już jest naprawdę. No tak. Inna historia. Nasz student z, ze szkoły zajęć grupowych miał sytuację, że ktoś mu na bardzo ruchliwej ulicy wieczorem przestawił, chciał mu zagrozić pistoletem. Wyciągnął pistolet, normalnie uczęszczana droga, zaszantażował go, ale poradził sobie. Obezwładnił mm -hmm. tego agresora, pozbył się broni, w sensie, tam broń została wyrzucona i zawezwana została policja, i do czasu przyjazdu policji no, trzymał tego agresora, także sobie poradził. To była taka, pamiętam, pierwsza sytuacja, kiedy tak student przyszedł do nas, do instruktorów na zajęcia grupowe. Jak ja pamiętam, powiedział takie: no, Mieliście rację. No to, tak. to są już naprawdę bardzo skrajnie niebezpieczne historie, aż trochę ciarki przechodzą, że z naszego tutaj polskiego podwórka. A kiedy słyszysz różne wypowiedzi w mediach osób, które zajmują się bezpieczeństwem i to, co one radzą, choćby nawet w takich sytuacjach, które wymieniłeś, to bardziej się z tym utożsamiasz, co oni mówią, czy trochę śmiejesz z tych takich porad? Są tacy i tacy. Są osoby, które mówią rozsądnie, udzielają dobrych rad, takich ogólnych, no bo na takich mediach to w zasadzie konkretnych porad ciężko udzielić w krótkim czasie. Mm, ale są też tacy, którzy, no, nie, się, nie boję się tego powiedzieć, po prostu gadają bzdury. Mhm. Bez rzucania nazwisk, no, no są tacy, z którymi po prostu się nie zgadzam, bo to, co mówią, nie służy bezpieczeństwu. A co to przez? Nie musisz wymieniać osób. Nie o to mi chodzi. Ale cóż to są za porady, z którymi się nie zgadzasz? To, jak rozmawialiśmy w wolnym czasie, że przed nożem, no to tylko uciekaj. No super, tylko że niestety w większości się nie da. Niestety. I takie spłycanie tematu do takiej. Jednej y, oczywistości, nie, są pewne fundamenty, którymi możemy się kierować, ale niekiedy takie zdania, y, takie błahe padają w kwestiach, no, bardzo w takich kwestiach bardzo niebezpiecznych i wrażliwych, gdzie nie można wyciągnąć takiej jednej uogólniającej myśli. No bo jak, jak stwierdziłem, życie nie jest czarno-białe i niekiedy nie można nawet dać jednej odpowiedzi, takiej klarownej. No i budowanie ewentualnie w ludziach takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa, mm -hmm. bo to też jest zgubne. No jak najbardziej. Ale już słucham Ciebie dobrych kilkunastu minut. Nie mam naprawdę żadnej negatywnej przesłanki odnośnie tego, czym się zajmujesz. Wręcz przeciwnie. Uważam, że jest to coś bardzo potrzebnego. Patrzymy teraz na styki kulturowe styki teraz, to się niedługo mam wrażenie, że będzie działo, czyli ekonomiczne ludzie będą coraz bardziej rozdrażnieni. Czy systemem, czy gospodarką, czy brakiem pieniędzy. To powoduje, no nie ma co ukrywać, pewne zagrożenia. Bo ludzi, którzy będą skłonni do tego, żeby wyrządzić niebezpieczeństwo, siłą rzeczy będzie coraz więcej. Zatem, nauczenie się pewnych systemów obronnych, choćby kraw magii, jest rzeczą dosyć potrzebną. Czy wobec tego powiedziałbyś, żeby ludzie przychodzili częściej na takie zajęcia? Powiedziałbym, że zainteresowanie się tematem swojego bezpieczeństwa albo swojej rodziny, bo zwykle nie jesteśmy osamotnieni w życiu, to coś, co no, zrobiłby człowiek odpowiedzialny za siebie i za swoich bliskich. W jaki sposób to ktoś rozwiąże, to jest jego sprawa. Ja udzielam rad w tej kwestii, na której się znam. W czym działam? Jeżeli ktoś ma. Na to inne pomysły, no to proszę bardzo, jak najbardziej. Mówię, zwiększanie świadomości, przynajmniej na temat bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich, to jest, mówię, coś, co ja uważam, że jest odpowiedzialne. Jak się do tego dąży, to jest kwestia indywidualna. Ja się mogę tylko wypowiedzieć w tej kwestii, w, na której się znam. Mhm. A czy uważasz, że takie przedmioty jak kastet, pałka teleskopowa, w ogóle pałka gumowa. I wszystkie inne narzędzia do tego pierwszego zwarcia, do tej nazwijmy to samoobrony. To są rzeczy potrzebne, czy lepiej nauczyć się trochę więcej na bazie swojego własnego ciała? E, ciekawostka, jak ktoś się nie orientuje? Kastet jest nielegalny u nas w kraju. Okay. Kaset jest traktowany jako broń. Pałka teleskopowa, bo wszystkie narzędzia, które krążą jako te narzędzia do samoobrony, są pożyteczne. Mogą zwiększać nasze szanse. Powiedziałbym jedną rzecz. Dobrze jest to mieć i umieć się tym posłużyć, ale nie stawać się niewolnikiem narzędzia. Jeżeli to stracimy i nagle jesteśmy bez tego bezradni, raz że można to wykorzystać przeciwko nam, ale też jeżeli będziemy niewolnikiem takiego narzędzia, stracimy i nagle mamy niemoc, no to też jest uzależnienie od czegoś w kwestii swojego bezpieczeństwa. Dobrze jest mieć, umieć się tym posłużyć. Jeżeli miałbyś być niewolnikiem takiego narzędzia, no to przemyśl tą sprawę. Jeżeli twoje poczucie bezpieczeństwa jest uzależnione na przykład od posiadania jakiegoś przedmiotu, na przykład gazu czy pałki, jeśli są ono uzależnione, byłbym z tym ostrożny. Jak umiesz się posłużyć, możesz to mieć, odpowiedzialnie się tym posłużyć. OK. Zawsze jest to posłużenie się jakimś przedmiotem w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. No bo też bardzo często mówi się, jak oglądałem. Różne porady, reportaże, że nie ma z tych wszystkich narzędzi do samoobrony, nie ma niczego lepszego, aniżeli gaz zgodzisz się z tą tezą? Yy, ale co jest celem? Mówi się ogólnie samoobrona. Tak, tak, tak. No bo wiesz, to no, jest. Tak, z perspektywy takich czysto wyliczeń, no faktycznie zapewnienie sobie jakiegoś dystansu. Jest, no jest jakimś aspektem, który się rozważa. Tylko, że to jest bardzo takie jednostkowe stwierdzenie, że najlepszy i koniec. Każde narzędzie ma swoje plusy i minusy. Nie ma narzędzia idealnego. Gaz jest w użycie instynktownie prostym. Psiknąć komuś w twarz mhm. i super, jeżeli mamy do tego możliwości. No tak, e, jest... Są jednostkowe przypadki, że gaz nie działa. Zdarzają się. Ludzie po narkotykach niekiedy nie reagują na gaz. Widziałem też ludzi po alkoholu, też nie reagowali na gaz. Są też skrajności, ludzie potrafią paść od gazu. i Jest to działanie jedno z możliwych, ale nie powiem, że najlepsze, bo wszystko zależy. Gaz może się obrócić przeciwko nam, dmuchnąć nam w oczy. Jest zależny od warunków atmosferycznych, chociażby takie trywialne rzeczy, jak na przykład ciśnienie w puszce, albo ktoś, komuś się gaz przeterminował, bo y, też kiedyś robiłem kontrolę. Y, zapytałem się swoich studentów, czy ktoś coś nosi przy sobie. Y, jedna kobieta powiedziała, że ja gaz, ok, pokaż. Patrzę, on jest dwa lata przeterminowany i tak, że tam nie ma ciśnienia jakiegoś takiego, znaczy, no może nie ciśnienia, ale no, przeterminowany gaz to nie jest najrozsądniejsza rzecz, mm -hmm. jaką nosić. Więc nie stwierdziłbym, że coś jest najlepsze. Tym, czym potrafię się posłużyć. Użyć, mam świadomość, jak to działa. To będzie dla nas najlepsze. Mhm. Okej. Okay. No bo tak wiesz, zapytałem o to, ponieważ o tym gazie najwięcej się po prostu mówi, że to jest jednak dosyć skuteczny system. Ten dystans jest przez niego zapewniony, ale mówię, nie łudźmy się, że on jest absolutnie nie do pobicia. I też chyba nie powierzajmy stuprocentowej pewności Oczywiście. Na, 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 jedno, na jedno narzędzie. Oczywiście. Okej. Okay. Czy... To, co powiedziałeś, że jesteś sympatykiem kultury japońskiej, to coś ma też wspólnego z twoimi zainteresowaniami? Ja akurat po prostu czasami sobie chciałbym oderwać głowę od pracy a że lubię kulturę japońską? Nie, szczerze, nie ma to jakiegoś specjalnego Aha. wpływu. <noise> nie, bo też mi się trochę tak wydawało, że... Że czasy samurajów i tak no, dalej. No wiesz, wiesz o co mi chodziło. To dobrze, dobrze prześwietliłeś moje nie, wie, myśli. W, wie, wiesz co, czasy samurajów minęły, bo samurajowie... No, też żart. Samurajowie zginęli dlatego, że dla nich po, e, walka to był pojedynek jeden na jeden, a jak się rzuciło nagle na samuraja dziesięciu, to już sobie nie potrafili poradzić. Mhm. E, czasy samurajów minęły, sorry. Powiedz mi w takim razie, czy służby mundurowe w Polsce, kiedy czasami obserwujemy ludzi, którzy nie są zbytnio przystosowani do pełnienia obowiązku i policjantów, no najczęściej policjantów, mówię tutaj o osobach, które jednak mają sporą nadwagę, czy twoim zdaniem tak to powinno wyglądać? Bo raczej chyba policjanci powinni mieć raczej twoje ciało. Wiesz co... Najbardziej ogólnym takim wyznacznikiem tego, co byłoby wskazane, według mnie, oczywiście, to jest moje zdanie, to zdolność dopełnienia swojej funkcji. Nie trzeba wyglądać jak Schwarzenegger, żeby dobrze wykonywać pracę jako policjant. To nawet nie jest konieczne. Oczywiście. Nawet niekiedy problematyczne. Tak długo jak dobrze wykonujesz swoją pracę i potrafisz y, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Oczywiście to się będzie łączyło z tą sprawnością fizyczną, y, ale niekiedy jest potrzebny mniejszy, a niekiedy większy policjant lub policjantka, bo to też jest. No mhm. tylko zdarza. wiesz, mi głównie chodzi o to, że jednak... Ta osoby, skrajna, ta skrajna no ta skrajność, nadwaga, no to tak, jest trochę skra... dziwne, że... My, my, myślę, że z, możemy, mogę wysunąć taki wniosek, że żadna skrajność nie jest wskazana. Tak, jasne. No to tu się zgodzimy, tak. Teraz uważa, dziwne, uważa, prawda? uważam, że moim zdaniem no nie powinno czegoś takiego być. Dlaczego tak jest, no to już jest pytanie nie do mnie. Mhm. Tak, tak, tak. Już się tego nauczyłem. <głosy> <głosy> nie, nie, mówię, jeżeli chcę być szczery, tak, uważam, że tak być nie powinno. Ale dlaczego tak jest? Kto za to odpowiada? No nie jestem w stanie odpowiedzieć. Być może kwestia wakatów, ale mhm. to trzeba by się policjanta zapytać, prawda? Dobra. Więc mamy policjantów, no to teraz mamy kryminalistów. Czy twoimi klientami kiedykolwiek, na tyle, na ile wiesz, że zostały osoby, które są z tego przysłowiowego półświadka? Nie. Okay. nie. Żeby było jasne, ponieważ. Zarówno jako szkoła, jak i ja jako pojedynczy instruktor świadczymy usługę komercyjną. Jest to komercja, nie jest to usługa państwowa. No to też w jakimś tam, w jakimś tam zakresie możemy stawiać warunki. I jednym z takich dość starych jest o niekaralności. Więc, je, więc możemy sobie zażyczyć, jeżeli ktoś budzi nasze wątpliwości, żeby dał nam zaświadczenie, że nie jest osobą karaną. Aha. Jest to dość dobre rozwiązanie stosowane przez niektórych instruktorów w przypadku, jeżeli klient budzi pewne wątpliwości. Ja nie musiałem tego stosować. Czasami się zdarzało, że na grupowych szkoleniach to było stosowane i niekiedy zniechęcało pewne elementy społeczeństwa, żeby korzystały z naszej wiedzy. Mhm. A myślisz, że dlaczego oni korzystają? Ja no raczej się chyba nie posługują takimi metodami, tylko zgoło odmiennymi. Powiem tak z doświadczenia. Wiedza, którą mają instruktorzy, od tego czy innego jest pożyteczna w niektórych środowiskach. Mhm. Z pogranicza prawa albo poza prawem. Pamiętam, że była taka jedna sytuacja: otrzymania propozycji od pewnej grupy, mhm. która z legalnością nie miała wiele wspólnego. Do instruktora, żeby zajął się tam ochroną. Fizyczną mhm. odmówił. Jego zdaniem dość słusznie mhm. nie został wciągnięty, powiedział, że na etapie, na którym byłem, miałem szansę odmówić. I jest zadowolony z tego, co zrobił. Także jest pewne zainteresowanie tą wiedzą, którą posiadają no, takie, a nie inne osoby, na no, co z tą wiedzą robią, no to jest już odpowiedzialność tego instruktora. Ale ty rozumiem, że nie dostałeś takiej propozycji, aby zostać, nie wiem, ochroniarzem. Dostałeś taką propozycję? Tak. I co to była za propozycja? Takie, można powiedzieć, takie ochrony VIP, tak bym się posłużył, mm -hmm. ochrona osobista. Mm -hmm. Propozycja wzbudziła moje wątpliwości Aha. wtedy. Też miałem, raz, też miałem no nieraz, propozycję, legalnego zatrudnienia w taki, a nie inny sposób. W tamtym momencie mojego życia nie miałem na to możliwości czasowo. I wtedy też odmówiłem, ale propozycje się zdarzały. Ale to była propozycja osób z półświatka. Z z, 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 jedna tak. Jedna tak. Budziła moje wątpliwości. Okay. Ta druga nie, ale wtedy to, to było po prostu legalnie praca, ale wtedy nie mogłem sobie na to pozwolić. Mhm. A jak wygląda I... praca takiego właśnie... Nie wiem, nazwać. No no, użyłeś stwierdzenia ochroniarz, takiego ochroniarza VIP. Jak to wygląda? Wiesz, co no, to trzeba by się stricte zapytać ludzi, którzy siedzą tylko i w tym, wyłącznie w tym zawodzie, bo jeżeli uczymy też technik, który nazywamy, no z angielskiego Fair Part Protection, albo my na to mówimy ochrona VIP, albo ochrona osób, to się zwykle działa w zespołach osób, przez przeszkolonych agentów, bo jeżeli mamy sytuację, którą ja też miałem mieć, czyli słownie jeden ochroniarz i klient. To nie jest to coś bardzo często stosowanego, to raczej ma wyglądać takiego prestiżu albo jakiejś takiej dyskrecji. Tej osoby po prostu chce mieć kogoś przy sobie. Na tyle, na ile ja się orientuję, ale te całe takie prace ochroniarskie to jest zespół osób i to są ludzie tylko wyspecjalizowani w tym działaniu, tylko do ochrony, bo są bardzo zorganizowane akcje o dużym podłożu logistycznym. Także mhm. że oni mają całe osobne szkolenia tylko dla, dla tego typu pracy. Okay. Ale gdybyś dostał teraz taką propozycję, poszedłbyś w to? Zależy od kogo. <laughs> I zależy że pewnie od budżetu. <laughs> tak. Przemyślałbym sprawę. W ale bardzo lubię swoją pracę teraz jako instruktor i Aha. nie wiem, jaka to by musiała być propozycja, żebym teraz z tego zrezygnował. Nie mówię nie, ale bardzo lubię swoją pracę teraz. Słuchając Ciebie, mam wrażenie, że jesteś głębokim profesjonalistą. Dziękuję. Jest tak. Mam nadzieję, że tak jest. Staram się być. Okej. Okay. Czy zatem, patrząc po tym, co się dzieje na polskim podwórku, mówimy o sztukach walki, o sportach walki, o systemach walki, w ogóle o sztukach. o, o, o rzemiośle. O dokładnie. To w dzisiejszych czasach bardzo popularne stały się te wszystkie free mhm. Ty, jako profesjonalista, co mógłbyś powiedzieć o tym zjawisku? Jeżeli mówimy o tego, tego typu zjawiskach, to jest część jakiejś popkultury. Po prostu mhm. pewne rzeczy zyskują popularność, niektóre tracą. To jest to, o czym wspominałem wcześniej, że w branży są pewne trendy, bo coś jest opłacalne, coś jest sprzedawalne. Mhm. I no, to jest na takiej samej zasadzie, jest jak moda. Po prostu są trendy, ludzie za nimi podążają. Niektórzy nie. Ja nie poszedłem na Maga tylko dlatego, że było popularne, czy że było w jakimś ogniu. To była moja decyzja po prostu, bo to znalazłem. Więc moja decyzja nie była uwarunkowana jakąś modą, czy, czy jakąś taką zajawką, bo ludzie to robili. A część ludzi tak podąża, że coś się staje popularne, to się tym interesują. Być może ktoś znajdzie swoją pasję dzięki temu i spokojnie. Okay. Ale mówię, to jest kwestia mody. Mhm. Roz rozumiem, rozumiem. Ale nie boli ciebie trochę to, jak bardzo spłycane są w tych wszystkich organizacjach, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, sporty Że to jest trochę takie... Wiesz co, nie zwracam na to uwagi. Ludzie będą robić zły PR różnym rzeczom. Ogólnie sportom być może też. Być może też niekiedy mamy taką łatkę ludzi brutalnych albo takich... E... Mało rozgarniętych czy inteligentnych, ludzi, którzy w ogóle się zajmują tymi rzeczami. Yy, nawet jeżeli jest procent takich ludzi, oni się rzucają w oczy, no to ci profesjonaliści albo ludzie inteligentni czy ogarnięci sami siebie z tego wybronią. So, to, co sobą reprezentują. Hmm. Czy mnie to boli? Nie, nie zwracam na to uwagi, ja robię swoje. Ludzie mhm. przyjdą, jeżeli będą czegoś potrzebowali. Ja staram się przekazać jakąś wiedzę, wartości, to czego ludzie potrzebują. A ta moda, myślę, że minie. Myślę, że będą wzloty i upadki takich trendów, a ja będę robił swoje. Mhm. No, pytam dlatego, no bo gdzieś tam w kuluarach mówi się, że w tych organizacjach fightowych bardzo dużo można zarobić. W organizacjach typu profesjonalnego. Te stawki są zgoła odmienne, niższe. Zatem ty należysz do grona profesjonalistów, nie do grona nie wiem, kabareciarzy. Zatem myślałem, że z tego tytułu trochę cię to boli, że te sporty są tak bardzo mocno spłycane na poczet rozrywki, z której gawiec się cieszy rechocze, dosyć pustym rechotem. I myślałem, że trochę ciebie to będzie po prostu fizycznie denerwowało. Nie, nie denerwowało. No to ma być rozrywka. Czy tam jest jakaś wartość dla kogoś? Nie wiem, czy jak ktoś szuka wiedzy, nie wiem, czy tam znajdzie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany czymś, może więcej niż po prostu rozrywką, no to poszuka może czegoś jeszcze innego. Ludzie, no, którzy, no wiesz, to czym ja się zajmuję, to nie jest rozrywka. To mhm. jest rzemiosło. Umiejętności, które mają się przydać w jakichś sytuacjach, ale najlepiej, żeby się nie przydały więc mój fach nie służy w pierwszym momencie rozrywce. Pewnie są pasjonaci, lubię ich bardzo, ale to nie jest to, w czym najpierw czerpiesz profity z rozrywki. Jest rozrywka, to jest jedno. Niech oni to robią. To się sprzedaje, przecież to też się tym rządzi. No ja się nie zajmuję rozrywką. Mam jakiś... Ja lubię o sobie mówić, że ja jestem rzemieślnikiem. Ja po prostu robię pewną pracę, staram się przekazywać wiedzę, i to jest moje, moje rzemiosło. Rozrywka dla części tak, ale mówię, to nie jest główny mój motyw. No, oczywiście, ale gdybyś dostał propozycję jakiejś takiej walki, to wszedłbyś w ten wir, czy jednak postawiłbyś na swoją filozofię? Pytasz się w takich freak fightach? No, nie no, o organizacjach takich profesjonalnych, sportowych. To, to absolutnie, to myślę, że to byłaby gdzieś tam coś na pewno fajnego, no. jeżeli, zderzenie swoich umiejętności. Ogólnie, jeżeli miałbym wejść w sport, to może jakaś dla mnie rozrywka, nie wiem, być może bym to zrobił, żeby się sprawdzić z innymi zawodnikami, ale tak na dłuższą metę myślę, że dla mnie byłoby to fajne doświadczenie. Bo może tak bym powiedział. Ale w organizacjach profesjonalnych, mówimy. Y, no tak, jeżeli tak, profesjonalnych, bo y... w tych w takich tych drugich to nie, nie. Może nie chcę wiedzieć, że jakoś tak chyba głowa by mi nie pozwalała mhm. y, swobodnie tego robić. Nie, u profesjonalistów może bym się sprawdził. Może by fajnie było dla mnie na pewno jakieś byłoby to doświadczenie, bo jeszcze jakby mnie inni trenowali mhm. na zawodnika, to super. Y, może byłaby to dla mnie fajna rozrywka, ale to szczerze bym to przemyślał w momencie, jak dostałbym propozycję. Okay. E, tak to na razie teoretyzujemy. Mm -hmm. No tak, ale cieszy mnie fakt, że. Nie wykluczam tego o. Nie, w ogóle z tą gamą profesjonalistów i z tymi organizacjami, to myślę, że absolutnie tutaj nie można nic złego zarzucić. Ja akurat ze sportu walki najbardziej preferuję boks i jakoś zawsze jego stawiam zdecydowanie na piedestale. Te inne sztuki typu. No właśnie, te, które wymieniłeś, lub organizacje UFC, nie wiem, KSW, no to, to wiem, że to są jednak osoby, które się tym fachem zajmują w profesjonalny sposób. Nie mówię o tych innych takich Jasne. dziwnych wytworach XXI wieku dla dzieci, bo to uważam, że jest strasznie dewaluujące. Ale to oczywiście jest tak, ale cieszy mnie też Twoja odpowiedź. Jakub, troszkę przechodząc już płynnie do, do, do podsumowania. Czy Polska to niebezpieczny kraj? Nie, myślę, że tego o nas nie można powiedzieć. Mamy swoje jakieś źródła zagrożeń, ale tak porównując do innych miejsc na świecie, naprawdę to no mamy tutaj całkiem nieźle. Mogło być naprawdę dużo gorzej. Do jakich miejsc? Różne szerokości geograficzne myślę tu Ameryka Łacińska, niektóre rejony Azji. Albo ewentualnie jak pomyśleć o pewnych strefach w Izraelu, mhm. gdzie, gdzie też byłem, no to, to naprawdę mamy tutaj nieźle. Też nie, nie, nie boisz się, myślę, że wyjść na ulicę i będzie jakiś zamach terrorystyczny mhm. czy, czy coś takiego. Mamy swoje jakieś takie zmartwienia, ale na świecie myślę, że, że są dużo gorsze miejsca, żeby mieszkać. No. Ja myślę że zdecydowanie tak samo. W ogóle uważam, że w Polsce raczej, raczej, wiadomo, że wszędzie zagrożenie może być, licho nigdy nie śpi, jak to mówili, ale raczej jest tutaj bezpiecznie, nawet i w nocy. Myślę, że tak, jakieś takie wyjście po zmroku, to chyba nie są już te lata, żeby człowiek tak miał z tyłu głowy, że mafia go jakaś mhm. zajdzie. Ale nie tracić pewnej czujności. I nie lekceważyć pewnych sygnałów. Nie chcę, żeby ludzie byli, pomyśleli, że jakaże być zestresowanym albo spiętym, bo czujność to jest najlepsze słowo, jakie jestem tu w stanie użyć. Mhm. A te wszystkie opowieści, które tobie powiedzieli twoi studenci, one raczej dotyczyły sytuacji za dnia czy w nocy? D to i to. Nie ma tutaj, nie ma tak, że to jest w nocy. Wiesz, zawsze mówi się, że w nocy jest bardziej niebezpiecznie. Nie, nie ma to, nie ma to jakiegoś takiego pieraska rozróżniającego. Część jest w dzień, część jest w nocy, w miejscach bardziej lub mniej publicznych. Tak naprawdę te sytuacje mogą cię spotkać, no prawie że wszędzie, bo możesz mieć zagrożenie w nocy w parku, to jest część historii, ale na swojej klatce schodowej też druga część historii. Mhm. A zdarzyło ci się, żeby osobą, która przyszła do ciebie, była kobieta, która została zgwałcona? Miałem kilkukrotnie do czynienia z dziewczynami po przemocy domowej, mhm. I, ale historię o co ty mówisz. No to mam jedną, że teraz przytoczę a propos dziewczyny. To nie jest historia z Polski, ze świata. Dziewczyna padła ofiarą grupowego gwałtu. No to jest jedna z takich historii, która pamiętam, że jak usłyszałem, to mnie dość mocno uderzyła, ale padła ofiarą gwałtu, ale też po latach pracy została instruktorką. I to, że pozbierała się po takiej sytuacji, bo nie wierzę, że nie pozostał ślad psychiczny, mhm. ale. To mnie napawa takim nawet zdumieniem, że dziewczyna się pozbierała i jest w stanie dalej przekazywać wiedzę i promować to bezpieczeństwo wśród dziewczyn. Jeżeli chodzi o takie po przemocy domowej, tak. No i to jest bardzo specyficzna działka pracy, bo trochę, trochę inaczej się pracuje z takimi ludźmi. Dziewczyny i kobiety dziewczyny, kobiety, ale też mężczyźni po, po przemocy. w jakim sensie inaczej? Ehm. Jeżeli mówimy o pracy z taką osobą, ona nie od razu przyswoi ci wszystkie takie sytuacje stresowe, które możesz stosować albo jesteś w stanie stosować do takiej powiedzmy przeciętnej osoby na treningu, bo są dużo wrażliwsze na takie stresory, które zwykle się używa w treningu. Mam obraz lata temu, ja jeszcze nie byłem instruktorem, ale pomagałem w szkole. Mieliśmy zajęcia dedykowane dla kobiet, studentek. Ja tam akurat byłem w roli asystenta instruktora, ja robiłem za tego złego, bo nasza instruktorka potrzebowała kogoś, kto by zagrał tego złego gościa, a to zwykle jestem ja. Mhm. I żeby każda z dziewczyn mogła przećwiczyć z koleżanką, i dla chętnych było też spróbowanie faktycznie, żeby to było z mężczyzną, żeby poczuły różnicę. Więc najpierw była taka próba sucha, bez żadnego takiego stresora z mojej strony. Po prostu dawałem poczuć gabaryty, jak to wygląda, chociaż żeby jakby dojdzie kilogramów. Mhm. I pamiętam dziewczynę, z którą zrobiliśmy dwa podejścia. Takie na sucho, bez żadnych bardzo dużych stresorów. Poradziła sobie, ale w momencie, kiedy tylko stworzyłem jej jakiś stresor, jakim było podejście do niej i naprawdę po prostu z wyrazem twarzy. Tak pewnie grając agresora, ona nie wytrzymała i się rozpłakała. Wystarczyło, żeby ruszyć, żeby ruszyć pewną tą wrażliwą strefę. Więc z takimi osobami trochę dłużej zajmuje praca i przede wszystkim rekomendujemy, żeby też rozmawiać ze specjalistami psychologami, bo wtedy możemy z tymi osobami razem pracować z tą jedną osobą. Bo mimo, że mamy tam jakieś pojęcie o tym, jak pracuje się z tymi osobami, no to jednak ta kwestia przegadania tego mhm. jest równie istotna. No tak, ale to, co powiedziałeś, że u was warstwa fizyczna jest ważna, ale warstwa psychiczna też jest hiperważna. Twoje ciało to samochód, mózg to kierowca. Możesz mieć super superfurę, ale co z tego, jeżeli kierowca będzie mało inteligentny? Mm -hmm. No tak, no to, są, to, są, to są dobre sformułowania. Porozmawialiśmy na wiele tematów, ale jest jeszcze jeden, który mnie bardzo interesuje: a mianowicie, jakie są zarobki w tej branży? Różne. Bo w zależności jak pracujesz. Mhm. Jeżeli chodzi o takiego pojedynczego instruktora, który pracuje na szkole, yy, mamy szko jakąś szkołę, yy, która prowadzi zajęcia grupowe i załóżmy, że to byłby twój jedyny dochód. Może, żeby było jasne, nie każdy instruktor taki samoobronny to jest jego jedna praca. Może pracują w normalnej, zwykłej pracy, na przykład w biurowej, na przykład w banku, są ludzie od HR, a po pracy też. Udzielają się w tej pasji, że są instruktorami, albo ewentualnie policjanci, też takie osoby, ale łącznie z kierowcami autobusów, bo też mam takie przypadki. Mhm. Y I na przykład prowadzisz tylko te zajęcia. To też w zależności od tego. Jakie szkoła oferuje ci stawki za zajęcia, bo zajęcia mogą być krótsze, dłuższe. Najkrótsze są dla dzieciaków 45 minut, widziałem, najdłuższe taka jedna zajęcia półtorej godziny. Więc jest to uzależnione od długości zajęć, ile prowadzisz razy w tygodniu, jak duża jest szkoła, bo może to być sieć, ale żeby padła jakaś taka twarda kwota, to takie widełki, o których ja słyszałem na przynajmniej u nas w Polsce, to jest od 50 do 100 zł za zajęcia dla instruktora. Mm -hmm, mm -hmm. Więc na przykład miesięcznie może ci w takim przypadku wpaść, nie wiem, 700 zł, 800, tak mniej, mhm. więcej. mniej więcej. To jest takie dorobienie się. Okay. A dla ciebie, jak... w drugim przypadku, bo może jeszcze pozostanę w tych szkołach, dla właścicieli szkół, którzy też mogą prowadzić zajęcia, jest ten y, obrót, no to oni mają koszta i, wiadomo, mogą mhm. zarabiać z karnetów. Y, innych takich skarnetów, z wejściówek pojedynczych, z jakiś procent ciągnąć od innych prowadzących zajęcia. Tu przyznam, nie jestem w stanie podzielić kwoty, bo nawet jeżeli to by były tysiące złotych, to te koszta też są obecnie dość duże za wynajem sali. Jeżeli mówimy o takim instruktorze pojedynczym, to też mamy kilka możliwości zarobku. Najprościej te treningi indywidualne. Tutaj też są widełki zarobkowe. Mhm. Jeżeli mielibyśmy taką średnią wyciągnąć, to obecnie jest to jakieś 150-200 za godzinę takiej średniej stawki. To jest stawka normalna, jaką widziałem na Polskę. Widziałem 250 i raz w życiu, nie wiem, czy ktoś na to chodził, ale widziałem u jednego instruktora stawkę 500. Oh. Nie wiem, kto u niego chodził na zajęcia. Jeżeli chodził, to winszuję. Mhm. Ale mówię, jeżeli jest taką norma, to 150-200 obecnie jest takim przeciętnym wydatkiem. Ile można zarobić? Zależy, ilu masz klientów. Mhm. Bo jeżeli masz na przykład, nie wiem, 15 klientów i oni chodzą jeden, dwa razy w tygodniu, no to tu, nie wiem, tygodniowo to możesz wyciągnąć 3, 6 tysięcy, więc może to być dochodowe. Nie musi, bo to też zależy na ile masz klientów, jaki masz przemiał tych klientów, no, czy potrafisz zatrzymać. Koniec końców wydaje się, że dosyć można na tym zarobić. Może być dochodowe, tylko też y, trzeba jedno uściślić. Y, zależy, czy na przykład też sam korzystasz z sali, płacisz za to, czy płacą twoi klienci, dojeżdżasz, czy nie. I jedna rzecz, która też trzeba to wziąć pod uwagę, kursy. Y, ja osobiście bym chciał, żeby moi instruktorzy szkolili się dalej i Przywozili mi wiedzę ze świata, a kursy zagraniczne, czy to w jakiejś określonej federacji, czy gdzieś indziej, potrafią sporo nadszarpnąć budżetu. Mm -hmm. Taki jednorazowy wyjazd za granicę, to tak z doświadczenia powiem, zaczynam liczyć od w górę i później już nie liczę, bo mnie to boli. <laughs> e, więc można zarobić, ale nie trzeba, w zależności jak się no, pracuje. Jasne. Ale na pewno nie są to stawki rzędu 3000 zł na rękę, tylko no, większe pieniądze. Jeżeli się pracuje, ma się bazę klientów, zamówienia, tak, można tu zarobić, ale jak wspomniałem, jeżeli jest się takim instruktorem obok swojego głównego zajęcia, to można dorobić. Mhm. Jasne. Dobrze. Jakub, dziękuję Tobie bardzo serdecznie za dzisiejszy nasz podcast. Pokazał. Mi on, że warto jest uczyć się tych technik, warto też troszeczkę, mam wrażenie, że odczarowaliśmy mam nadzieję. Ten, ten, ten system, w ogóle samo pojęcie samoobrony, bo ja nie miałem żadnego stosunku. Przychodząc tutaj, nie miałem żadnego stosunku, nie myślałem o tym, czy będę do tego nastawiony negatywnie, pozytywnie, ale wychodząc od strefy neutralnej, wszedłem w strefę pozytywną, bo uważam, że to, co powiedziałeś, bardzo mocno jest potrzebne, a przecież samoobrona to nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie. No, cieszę się, że tak mi się udało w tej rozmowie nastawić Ciebie. Tak. Dziękuję Tobie raz jeszcze. Dziękuję bardzo. A my, moi drodzy, spotkamy się w kolejnym podcaście. Piszcie, jak Wam się dzisiaj podobało. A jeżeli chcecie zasiąść na miejscu Jakuba, to dawajcie znać na nasz oficjalny mail i spotkamy się niedługo, bo za tydzień. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień, w niedzielę, i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.